Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mancio, a dzisiejszy odcinek będzie poprowadzony w stylu ASMR. Jeżeli lubicie takie odcinki, zostawcie łapę w górę. Przypierdzimy ci lajka, 10 tysięcy lajków pod tym filmem i będzie kolejny odcinek. Super. Zatem słuchajcie, moi drodzy, przetrwaliśmy wybuchu. Przejmę pan w radio, ten z mocnym akcentem i mocnym pęcherzem. Obiecał, że ewakuacja jest w toku. Mocnym pęcherzem, ponieważ wytrwał 99 dni w skronie. Nie pytajcie dlaczego. Musimy przeżyć, aż przybędą za 99 dni. W radio grają tylko ludowe piosenki, a większość transmisji jest chyba zakodowana. Co to babuszka? Przetrwaj 99 dni. Nagroda skórka radziecka dla WhatsApp, dla radia oraz dla harmonijki. 99 dni. Easy peasy, jeszcze nigdy w życiu tak prostego challenge nie zrobiłem. Zatem, moi drodzy, powodzenia dla nas, powodzenia dla mnie. Zobaczmy, z czym w ogóle startujemy, z czym i z kim. To jest bardzo dobre pytanie. Dzień numer jeden. W dniu pierwszym okazuje się, że mamy całą rodzinę, cały skrom i wszystko i pancake? To jest jakiś najcudowniejszy początek na świecie. Aż mam ochotę sobie włączyć na wszystkim skórki, na czym tylko mam. Nie mam pojęcia, mam na Dolores skórkę, mam na psieszku. Nie mam psie, bo nie skończyłem tamtego, o nie! O nie, nie skończyłem. No dobra, słuchajcie. Zaczynamy. A, jeszcze radio znaleźliśmy, czyli normalnie nie ma radia. No to super. No to zaczynamy, ale będzie zabawa. A dzisiaj wysyłamy Timiego z walizką. Ostatnio się okazało, że jak wysyłamy Timiego z walizką, to naprawdę przenosi on bardzo dużo rzeczy. Zatem bardzo się mnie cieszy to, że to odkryłem. Dzień 10, Timmy nie wrócił. Zaczynam się martwić i to bardzo się martwić, Timmy. Timmy, gdzie jesteś, Timmy? Timmy, proszę! Timmy, dreszcze mnie przeszły, całe moje ciało przeszły mnie dreszcze, bo się tak o ciebie bałem. Czy ty to ogarniasz? Czy ty w ogóle to rozumiesz? Ło, ta stara mapa jest super. Nie, ta zwykła. Nie, stara mapa. Let's go, stara mapa. O, Timmy przyniósł walizkę, maskę przeciwgazową. Czy cokolwiek innego przyniosłeś? Nie, Timmy, byłeś. Po prostu nie dostawałeś jedzenia przy tym okresie. Okej, okay. Dla mnie to jest spoko, Timmy. Dla mnie to jest spoko, ja to akceptuję. Ted, jesteś wygłodzony. Dolores również. I Mary Jane jest głodna, i Timmy jest głodny. Wszyscy dostajecie jedzenie po prostu, proszę bardzo. Promieniowanie nie obniżyło się, Mary Jane jest gotowa, no to jak Mary Jane jest gotowa, to pójdzie. Pająki wszędzie, nie, pająkami nie chcemy nic robić, ponieważ one bardzo lubią Mary Jane na przykład, nie wiem czy wiecie, Mary Jane zawsze lubiła pająki. Pająki również lubią Mary Jane. Ale niestety Mary Jane dzisiaj wyjdzie na wyprawę, zatem kij z tymi pająkami. Czemu nie pójdzie na wyprawę, co się stało? Mary Jane, Mary Jane, dlaczego nie? O nie, naprawdę zmęczeni, bo się nie pobiliście z pająkami? Come on! Mogłem użyć poradnika mojego skauta, po prostu, mogłem. No i teraz nie pójdą na wyprawę, są głodni i wszyscy umrą. I tak się to skończy źle. Bardzo jestem niezadowolony. Timmy, 11 dnia wróciłeś, nie potrzebujesz wody jeszcze dzisiaj, dopiero jutro. Jeju, na wyprawę, naprawdę. Pancake siad! Pancake tak, ale nie dostaniesz dzisiaj zupy, jutro dostaniesz, obiecuję, w sensie następnego dnia, jak będziesz chciał zupę. Uff, Pancake, dobrze, że nie uciekłeś, ja się już bałem. Wiesz, wy byście mnie zabili w komentarzach, wy byście mnie zniszczyli, i słusznie. Jakbym ja zobaczył, że youtuber by nie karmił psa, też bym go zniszczył. O Boże, Ted, jesteś cały czas wygłodzony, naprawdę nie mogę nic sobie zrobić w tym temacie. Jutro wszyscy dostaniecie jedzenie, tak? Jutro, tak, 15. Nie, nie, Boże, nie, prawie ciebie tego, uff. I nikt nie może wyjść, masakra. Ach, Timmy potrafi czytać. Spokojnie, o Timmy'ego się nie martwcie. Pancake dostaje zupę. Proszę, proszę się na mnie nie złościć. Pancake dostał zupę. Zatem nie musicie się denerwować. Zbyt wiele czasu minęło, odkąd ten opuścił schron. Boli. Boli bardzo, niestety. Boli bardzo, Mary Jane nic jest na przeszkodzie. No muszę wysyłać, no co ja mogę zrobić innego? Muszę ich wysyłać po prostu. Wróciła Mary Jane i jest chora niestety, Dolores również jest chora. Przyniosła butelkę, nie, zobaczcie. Pancake przyniósł butelkę wody, Mary Jane przyniosła też butelkę wody i butelkę jedzenia, picie, o Jezu, picie jedzenia, wiecie o co chodzi. Nie wygląda to dobrze, powiem więcej, wygląda to całkiem tragicznie, ojeju. Boję się, że może być ciężko, no ale postaramy się zrobić co się tylko da. Ale trochę widzę, że to nie pójdzie. Chyba od nowa. Tym razem niestety muszę zrezygnować z jednej osoby, zdecydowałem się zrezygnować z Mary Jane z takiego powodu, że...
Wydaje mi się, że ona będzie niepotrzebna. Timi dużo więcej odtworzyć magię sekretnego ekranu. No na pewno wolę walizka, niżeli żebyście siekierę użyli. Wydaje mi się, że po prostu tak będzie lepiej, jeżeli jednego dzieciaka będę wysyłał na ekspedycję, a drugiego dzieciaka po prostu wygonię, że tak to ujmę. Dlatego Mary Jane wygonimy, a Timiego będziemy wysyłać na ekspedycję, ponieważ jak nas nauczyło po prostu doświadczenie, że Timi sobie dużo lepiej radzi z tymi rzeczami, aniżeli Mary Jane. Przykro mi Mary Jane, no ale niestety XD, no nic nie mogę zrobić, po prostu musimy wygrać, a raczej wolę Pancake'a, aniżeli ciebie. Pancake przynosi całkiem dużo rzeczy. Wrócił Timmy, sorry Timmy, nie zostałeś swojej siostry, ale widzę, że przyniosłeś na pewno dużo fajnych rzeczy i to mnie bardzo raduje, Timmy, ponieważ przyniosłeś ze sobą puszkę zupy, nie, to Pancake przyniósł puszkę zupy, Timmy, przyniosłeś maskę, przyniosłeś amunicję, niestety walizka się zmarnowała, zatem nic innego nie przyniosłeś, może, kurde, ten rzeźki pełen energii. Jest emisja, nie mam bandytów. Może rzeczywiście jest warto tego, może rzeczywiście jest warto pójść. Weźcie, użyjcie maski po prostu, bo wiem, że jej nie zużyjecie, a jutro Ted wyjdzie z maską i znajdzie coś. Mam nadzieję, że uda mu się coś znaleźć. Byłoby bardzo, bardzo fajnie, Ted. Może tutaj pójść, może tutaj ci się uda coś znaleźć. Ted szybciutko wrócił. Ciekawy jestem, że przyniósł coś ze sobą i wygląda na to, że chyba coś przyniósł. Ted ma ze sobą maskę przeciwgazową, to na pewno jest fajne. Dwie butelki wody, dwie puszki zupy oraz... O, walizka! Super! Naprawdę dobra robota, Ted. Dzięki temu mogę właśnie dać Timiemu zestawik, Dolores dostaje wodę, nie potrzebuje zestawiku i ty, Ted, nie dostajesz niczego, ponieważ nie potrzebujesz. Super! Dolores może wyruszyć, Timmy nie jest okazem zdrowia. Nikogo nie wypuszczamy, nie chcemy nikogo więcej stracić. Pancake powinien wyjść na zewnątrz. Rzeczywiście, ja się z tym zgadzam. Ta próba wygląda dużo lepiej. Mamy dzień 16 i jesteśmy cały czas tutaj ogarnięci. Zatem wydaje mi się, że może być dużo lepiej. Ted wrócił, niestety chory. Ma ze sobą maskę przeciwgazową, dużo wody. Nie no, wodę ma tylko jedną. No szkoda, że jest chory. No kurde, Ted, jesteś w bardzo miernym stanie, nie możemy cię jakkolwiek uleczyć. Dolores jutro dostaje picie. Tak samo Timmy. Wy wszyscy jutro dostaniecie jedzenie. Nie mogę ciebie, Ted, jakkolwiek uleczyć. Sorry, mordo. Tim jest podekscytowany myślą tego. Może jeszcze nie, może za chwilę. Tak, wyjdź, wyjdź, Pancake, może super coś znajdziesz. Może apteczkę! Ale by było, jakby znalazł apteczkę, to. Marzenie ściętej głowy. Głód, odwodnienie, tak, tak. Dostajecie wszyscy zestaw dzisiaj. Ty też dostajesz te, to odwodnienie? Nie, wygłodzenie. Zatem dostajesz tylko to. Zupy, dzisiaj nie dostajesz wody. Tim jest pełni sił i tryska optymizmem, dlaczego by nie? Nie mogliśmy się doszukać jednej puszki. Kto ją zjadł? Wydaje mi się, że Ted mógł ją zjeść. Ted jest chory, taki większy trochę. On by zjadł sobie jeszcze dodatkową zupę. Prawda, Ted? Prawda czy nie prawda? No, powiedz nam szczerze. A, nie, pomyliliśmy się. A, sorry, mordo. Haha. Słuchajcie, wiem, że mnie zabijecie, ale sorry, Pancake uciekł. Nie dałem mu raz jedzenia tylko i uciekł z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu, zazwyczaj zawsze uciekał po dwóch razach, ja nie dałem mu jedzenia, teraz za pierwszym razem. No trudno, widocznie tak musiało być, słuchajcie. Jest i tak ciężko, jest bardzo trudno to, to nie jest wcale proste wyzwanie, ono jest naprawdę ciężkie. Powinienem tak naprawdę zostawić jedną osobę i po prostu Pancake'a i tyle. Wow, Ted zginął. Okej, okay, to był mój fail, zagadałem się. No nie, Ted czegoś nie dostał i zginął. Czy nie dostał wody? Czy po prostu zginął? Ta, odwodnienie, no ale ty i tak by zginął. No kurde, no przepraszam, Ted. Nie miałem jak ci pomóc, ty jesteś wygłodzona po prostu. Nie miałem jak ci pomóc, bo nie miałem w ogóle lekarstw. Nie, jeszcze bandyci są, o, come on. O, tak, super. Super, Timmy, ratuj nas. No i co, 63 dzień po tych wszystkich próbach włamania. Ponownie nam się włamali. Jest to naprawdę trudne, ale spróbuję jeszcze raz. Nie szyfru kosztowało nas sporo dni i stek cichy przekleństw, ale Dolores dopiła swego. Niesamowite! Notatka dokładnie opisuje trasę do tajemniczego miejsca niedaleko od nas. Wiadomości wyraźnie stoi, że Dolores musi zjawić się tam sama, jest na to gotowa, ale brzmi to jak pułapka. Czy powinna ryzykować? Moim zdaniem, tak. Leć, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, Dolores. Możemy sobie pozwolić na małe ryzyko. Jest dzień 62, a my niczym jakby to był dzień pierwszy się czujemy, co nie? Jest wszystko super. Mam nadzieję, że Dolores wróci do nas, co nie? Tak, Timmy, cokolwiek, poradnik mojego skauta, super. Jesteście odwodnieni razem, chłopaki. Ale dopiero jutro dostajecie picie. Nie dzisiaj, tylko dopiero jutro.
Aha, nie, dostawaliście dzisiaj picie? Jakim cudem, jak Timmy, jak i Ted mieli tyle samo dni, odkąd ostatni raz pili, dlaczego Ted umarł? Co? Czekajcie, Dolores powróciła pełna blasku, obładowana zapasami. Okazało się, że autorką wiadomości była jej stara znajoma Peggy. Peggy rezyduje obecnie wraz z paroma jej koleżankami Dolores w innym bunkrze. Kiedy razem pracowała jako sekretarki, ale jeszcze przed samą spuściem, przynajmniej tak twierdzi Dolores. Aż ciekawe, jak mało wiemy o tym czasie w jej życiu. Skryta z niej osoba, ale znajomości zawierała silne na całe życie. Zapasami natomiast się nie pogardzimy, na pewno się przydadzą. Co się stało z Tedem? Naprawdę? Z odwodnienia? Jakim cudem, jak Timmy się nie odwodnił? Zobaczcie, on też jest tak samo odwodnił. Nie rozumiem tego. Ale dobra, razem dostajecie zestaw. Trudno, trudno, 30 dni, damy radę. Myślę, że damy radę, easy peasy teraz. Latarką, kontaktuj się tymi latarką, będziemy zbierać wszystkie zapasy. Myślę, że teraz już wygramy. Musimy psa cały czas karmić, ale pies przynosi puszki sam dla siebie. A ponieważ już dwa razy go nie skarmiliśmy, straciliśmy harmonikę, ponieważ to jest taka kolejność. I skoro straciliśmy harmonikę, to teraz musimy go karmić cały czas, bo jeżeli nie będziemy karmić pancake'a, to nas opuści, a pancake w sumie więcej przynosi, aniżeli zabiera. Jeżeli on będzie miał co... No nie wiem, w sumie. On nas też obronić chyba może. Zostawmy tego pancake'a, postarajmy się. Dzień 69. Zostały mi dwie puszki. Pancake zabierze jedną. Nie mogę tak ryzykować. Sorry, pancake, przepraszam. Może harmonikę zjesz drugą? Zjesz drugą harmonikę, czy się obrazisz i odejdziesz po prostu? Obraziłeś się i poszedłeś. No dobra, pancake, trudno. Jeżeli nie potrafisz tego zrozumieć, że czasem musisz sobie poradzić sam, to sorka, pancake. Co? Co? Mówi, że musimy się pośpieszyć. Wojsko rzuciło nieopodal trochę zapasów dla dziennych obywateli oczekujących na ewakuację. Nieprawda. Albo... Biegnijcie, mamy apteczkę. Jak coś, to was wyleczymy. Mamy apteczkę, jeżeli ktoś z was pójdzie i się źle to skończy. Mamy dla was apteczkę, spokojnie. Nie jest nawet potrzebna ta apteczka chyba. Wow! Rzeczywiście coś zdobyliśmy. O nie, on najgorzej. I teraz jeżdżę... Aaa, mogłeś ocalić pancake'a, Manciu! Czemu tego nie zrobiłeś? To ma grać tego. Let's go, Dolores, ty zagrasz. Jak ci poszło? Bo próbowaliśmy Timmy'ego chyba dwa razy i poszło mu fatalnie. Jak Dolores poszło? Dolores poszło tak, że się rozchorowała. Jakim kurde cudem, Dolores? Jakim cudem? Jakim cudem masz apteczkę? Może lekarze przyjdą, jeszcze cię nie leczę, bo lekarzy też zrobiliśmy i nie przyszli jeszcze. Ty ósmy, moi drodzy, wygląda na to, że zwyciężymy! Ale bez pancake'a. I mogliśmy z nim wygrać, zobaczcie. Ile mamy rzeczy, mamy super dużo wszystkiego, naprawdę. Nie wyszło. Nie wyszło i tyle, słuchajcie. No niestety nie wyszło, moi drodzy. Nie udało się z pancake'iem. Przybyli, by nas uratować. Opłaciły się wszystkie trudy i znoje. Co to jest znoje, to ja nie wiem. Przez które musieliśmy przejść, by dotrzeć do tej chwili. Jesteśmy gotowi. Zabierzcie nas do raju, mężni towarzysz, wojacy. Ten oddział nie należy do najuprzejmniejszych. Prawie się do nas nie odzywają. Pogadają nas tylko karabinami, ale rozumiemy. Wszystkim im się śpieszy. Ich mundury wyglądają trochę inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. Ktoś w dowództwie chyba lubi kolor czerwony. Czerwony? Zaraz! Moment! I to się dzieje, to wszystko wina pancake'a, to dlatego musieli nas uratować komuniści, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Takiego zakończenia jeszcze nie było, żeby nas oni właśnie uratowali. Ja wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka, pa.